Poniedziałek nam mija fantastycznie. Najgorsze to, słuchajcie, jest te pierwsze 5 dni po weekendzie, a później tak już poleci jakoś. Mam tu taką Corsę 1.2, chyba to jest motor i no na serwis olejowy, ale tam o, ta uszczelka ciekła pod filtrem. To sobie ją wymieniłem przy okazji, że olej był spuszczony. Tam robię z tyłu hamulce. Nie wiem jak wy robicie, ale ja na przykład jak robię szczęki hamulcowe, to najpierw sobie jedno koło robię, składam wszystko, a drugie trzymam sobie po prostu nierozpięte na wzór. Dopiero jak tamto wszystko mi działa, poskładane, nie zostaje mi części, dopiero przechodzę na drugą stronę. No tak, dla bezpieczeństwa. Czasami zostajecie takie drobne niuanse, jakąś blaszkę możecie przełożyć w drugie miejsce i już nie będzie to działać. Dlaczego? Dlatego tak jest moim zdaniem bezpieczniej. Słuchajcie, spuszczam sobie olej, to jest Master 2.8. Ten, co tak paskudnie pracuje, czyli klepie strasznie mocno. Olej się tu tutaj zlewa, zobaczcie, zlałem tego oleju tutaj, no nie wiem, tutaj jest może ze 3 litry, więcej na pewno nie ma. To jest wszystko w zasadzie, bo to, co się tam sączy, to już nam za wiele nie nakapie. To jest pewnie z połowa tego, co powinno być w tym silniku. Dobra, miska jest ściągnięta, słuchajcie, i szczerze mówiąc, to ja myślałem, że ten silnik tam będzie zatarty, zwłaszcza tutaj gdzieś w okolicach czwartego cylindra, ale patrzcie się, panewka, w porządku, czop, ideał, nigdzie tutaj nic nie widać, aby coś miało luz, przynajmniej taki wyczuwalny na pierwszy rzut. Kręcąc tutaj kluczem w tą i w tą, nic tutaj nie klepie. I najlepsze jest to, że przy kręceniu rozrusznikiem też nic nie klepie, dopiero kiedy silnik odpali. Być może po prostu ten luz jeszcze nie jest aż tak duży, dopiero jak następuje detonacja w cylindrze, coś się tam uaktywnia. No i trzeba szukać dalej. Kręcimy może następną stopkę. Dobra, słuchajcie, zmieniam strategię, z dołu przenoszę się na górę i powiem wam, że na początku tak intuicyjnie właśnie miałem zrobić, ale jakoś tak później odpuściłem ten plan. Zamierzam zajrzeć do cylindra, wykręcę sobie czwarty cylinder, czyli czwarty wtyskiwacz i tam kamerą zajrzymy do cylindra. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na dole wydaje być się wszystko ok. No ze względu na ten olej to myślałem, że po prostu poszła panewka i tak wali. Ale nie. Okazuje się, że tu chyba wszystko jest w porządku. Zobaczę na górze. A dlaczego? Dlatego, że jak sobie ustawię, o tak jak teraz, mniej więcej tłoki pierwszy i czwarty na samej górze są, to przy kręceniu, kiedy one dochodzą tam do GMP, czuć taki delikatny opór, tak jakby coś blokowało. Nie ma tego, kiedy drugi i trzeci jest. Normalnie silnik się przekręca płynnie, a kiedy pierwszy i czwarty, właśnie ten opór taki delikatny. Nie jest to bardzo mocny opór, ale czuć taki po prostu przeskok, że w pewnym momencie kręcąc tutaj za koło, wam to po prostu przeskakuje, tak jakby ten opór narastał, a później się zmniejszał. Może coś wpadło do cylindra po prostu. Słuchajcie, tak wygląda tłok, dęko tłoka. To porysowane, takie srebrzyste, to jest moja sprawka. Mianowicie widzę tam, że coś jest wbite w dęko tłoka i próbowałem to ruszyć po prostu śrubokrętem takim długim. Tak mi przyszło do głowy, że może by się udało wyciągnąć to bez rozbierania silnika, bez ściągania głowicy. No ale to tylko taki mój pomysł był. Niestety, jak się pewnie domyślacie, jak to klepało, to wbiło to tak mocno, że no niestety ruszyć tego nie sposób. No i chyba raczej bez ściągania czapki się nie obejdzie. Nie wiem co, już uprzedzam pytania, nie wiem co, skąd, jak. Najpierw jak zobaczymy co to jest w ogóle, no to pewnie będziemy wiedzieć skąd. Czy to jest kawałek, nie wiem, no na przykład świecy płomieniowej odpadło, bo tu w zasadzie jest najbliżej. Tak mi chodzi po głowie, chociaż jeszcze nie sprawdzałem, czy nie wiem, coś z turbosprężarki. Nie mam pojęcia, po prostu tego nie wiem, ale ja widzę, że tam coś jest wbite w tłok. Słuchajcie, na szybkiego zerwana głowica rzutem na taśmę i tak jak myślałem właśnie, jest powbijane coś w tłoka. Ja przez kamerę widziałem to miejsce.
To mi się udało ten kawałek wydłubać, uwierzcie mi, i wyciągnąć magnesem. Ale niestety tych kawałków jest tutaj dużo więcej powbijanych. Co to jest? Nie wiem jeszcze dokładnie, ale podejrzewam, co to może być. Jest to coś takiego obłego i kruchego, bo się pokruszyło, czyli jest to jakieś żeliwo. I mam takie przemyślenia, że może to być, wiecie co, prowadnica zaworowa. Pęknięta na czwartym cylindrze, na ssącym bądź na wydechu. To już akurat chyba bez znaczenia, bo to wpadło siłą ciężkości do cylindra. No to się okaże oczywiście, jak się ściągnie kolektor. Bo po drodze nic mi innego żeliwnego takiego w kawałkach nie przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o samą turbinę, to tu wszystko jest w porządku. Także najprawdopodobniej to jest prowadnica zaworowa, ale sekcja zwłok głowicy będzie później. Na razie teraz tylko po prostu chciałem się przekonać, czy silnik jest do odratowania. Gładź cylindra nie jest uszkodzona. To raczej będzie do wymiany tylko tłok i do zrobienia głowica. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj podeszedłem do Peugeota 307 z samego rana. Jak widzicie, silnik 1.4. I nie pracuje prawidłowo. Widać, że silnikiem narywa na wolnych obrotach. On teraz jest ciepły, ale uwierzcie mi, że jak jest zimny, jest jeszcze gorzej. Poza tym odpala i gaśnie. Dopiero jak się rozgrzeje, można te obroty jakoś tam ustabilizować. No i co, tak na początek sprawdziłem sobie ciśnienie paliwa, które wydaje być się ok. Ale zobaczcie tutaj, takie kwiatki wychodzą. Sonda jakaś uniwersalna wstawiona, na skrętkę zrobiona i taśmą malarską zaizolowana. No, także auto odstawiam na razie, będzie co robić. Instalacja gazowa jest. Na instalacji gazowej jest ciut lepiej. Ja sobie zakręciłem teraz butlę, aby wykluczyć, wiecie, to, że on chodzi na dwóch paliwach, ale może się jeszcze. No, jeszcze się przełączył. I słuchajcie, na instalacji gazowej jest dużo lepiej, ponieważ silnik chodzi stabilniej. Można nim fajnie wkręca się na obroty, ale jest wrażenie znów na instalacji gazowej, jakby na biegu jałowym odpadał jeden cylinder. Takie po, słychać z tomnika. Także prawdopodobnie oprócz tego, że jest problem z zasilaniem benzyny. O, kończy mu się gaz. To jeszcze jest uszkodzona instalacja gazowa. No i oczywiście też zawory. Luzy zaworowe trzeba będzie sprawdzić. No dobra, będzie na to czas. Będziemy kminić. No cześć. Słoneczko, to się wygrzewasz. Dobra, a tutaj Corsa, która przyjechała na sprawdzenie błędów i już nie odjechała. Przyjechała z błędem czujnika położenia wału korbowego. Klient w sumie mówił, że coś tam zaczęło gorzej palić auto od wczoraj, a dzisiaj po podpięciu komputera, wykasowaniu błędów, już nie odpala błąd stały czujnik położenia wału korbowego. Nie widzi obrotów. Słuchajcie, wyciągnąłem czujnik z korsy. Nie wiem, 20 minutach, może pół godziny, auto odstało i odpaliło. Także na kanał wjechało już o własnych siłach. No ale to taka typowa usterka i typowy objaw dla tej usterki właśnie, że auto po rozgrzaniu nie chce odpalić, później odpala. No, także czujniczek nowy zakładamy. Fiat Punto z powrotem na warsztacie, ale tylko dlatego, aby poskładać osłony od silnika. Jeździ, nic się nie dzieje, czek się nie świeci. Synchronizacja rozrządu w porządku. Także tutaj naprawdę, jeśli chodzi o ustawienie tego, musi to być zrobione na tip-top. Część z Was właśnie sugerowała to w komentarzach. Wychodzi na to, że macie rację. Co do odciętego koła na wale, moja taka uwaga. Nie wiem, czy mam rację, ale tak sobie tutaj myślałem nawet nad tym, robiąc ten silnik. Gdyby to koło było obcięte nawet i ono się delikatnie przestawiało, czy aby na pewno powodowałoby to brak synchronizacji? No właśnie, przecież koło pasowe jest skręcone z kołem od rozrządu i przestawiałoby się razem z nim. A położenie wałka, położenie kół fonicznych, czyli tutaj krzywki i tam na dole, nie zmieniałoby się, czyli ten silnik mógłby inaczej chodzić, tracić moc, pewnie jakieś wypadanie zapłonu by się pojawiało, ale czy akurat wiecie, synchronizacja rozrządu by się rozjeżdżała, w to osobiście wątpię. No ale to takie moje teoria. Czasami teoria nie idzie z praktyką, to wiadomo. Chciałem Wam coś pokazać. To jest
ilość piasku, ziemi naklejonej na wewnętrznej części felgi. Zobaczcie, to się wszystko kruszy. No widocznie auto jeździ po jakiejś drodze gruntowej często, co na pewno nie ma dobrego wpływu na wyważenie tych kół, a już na pewno na hamulce. Hamulce były zrysowane, całe tarcze zjechane, musiałem to przetoczyć. To się nazywa wykorzystać tarczę do samego końca. Słuchaj, tam morgi obrobione. Pierwsze jakieś tam wiosenne zasiewy. W zasadzie to jest tutaj cebula i czosnek na razie. Ale był test. Początkiem tego roku kupiłem taką maszynę. No i był test dla niej. Powiem wam, że się spisuje nawet, ale jest przerobiona po mojemu. Zrobiłem sobie takie adaptery i rozsunąłem koła troszkę. Na takim równym to się nawet spisuje w oryginale, ale jak jest takie, wiecie, pochyłe albo takie bruzdy po jakiejś takiej nierównej orce, to potrafiła mi się ta maszyna tak niebezpiecznie przechylać, że... No, a tak to, o, rozsunięte koła i można tylko wyciągnąć zawleczki, adaptery ściągnąć i wrócić do oryginału, jak już jest równo. Tutaj też zrobione. Tam jest jeszcze mokro na razie, ale tutaj już można, jak będzie ciepło, coś robić.